Blisko 100 lat temu, w środowy poranek, potężny statek transportowy z czasów I wojny światowej, USS Cyclops, zaginął w tajemniczych okolicznościach. Zgodnie z naszą wiedzą, na dzień dzisiejszy okręt miał zacumować w wodach Baltimore, świeżo po powrocie z Brazylii. Jednak z jakiejś przyczyny nigdy nie dotarł do celu. Okręt mierzył 164 metry długości i 6 metrów szerokości. Był wyposażony w karabiny maszynowe kalibru 50 i ostatni raz był widziany na Barbadosie 4 marca 1918 roku. Statek cumował na karaibskiej wyspie przez 9 dni, aby uzupełnić zapasy przed dalszą podróżą. Miejscem docelowym miała być zatoka Chesapeake w Virginii. Statek nie dopłynął jednak nigdy do celu, a miesiąc po domniemanej katastrofie w kwietniu 1918 roku nagłówki gazet mówiły o tragedii oraz podawały listy zaginionych pasażerów. Już w 2 miesiące po zaginięciu pojazdu Franklin Delano Roosevelt, który wówczas był jeszcze asystentem sekretarza marynarki wojennej, ogłosił, że USS Cyclops i cała jego załoga zaginęli na morzu, co było wówczas największą katastrofą w historii amerykańskiej marynarki wojennej. Nie odnaleziono żadnej części statku, ani nawet śladów, które mogłyby świadczyć o jakiejś katastrofie. Nie zlokalizowano również wraku, plam oleju, części, ani żadnego zarejestrowanego sygnału SOS. Spekulacje szalały przez wiele lat po katastrofie, co doprowadziło do powstania teorii dotyczących słynnego trójkąta bermudzkiego i pojawiających się tam gigantycznych stworzeń morskich lub pojazdów UFO, które z tej czy innej przyczyny mogły zatopić statek. Okazuje się jednak, że badacze nie tracą nadziei na odnalezienie zaginionego okrętu. Jakby nie patrzeć, w ostatnim czasie odkryto wrak statku USS Lexington, który został zatopiony w 1942 roku. Na ten moment Marvin Barash, który od ponad dekady bada sprawę Cyclopsa, wierzy, że może on znajdować się w najgłębszej części Oceanu Atlantyckiego, w rowie portorykańskim, który ma aż 9219 metrów głębokości. Tym samym postęp technologiczny, który umożliwia nam dokładne badanie dna morza, może okazać się kluczem do rozwiązania tej i wielu innych zagadek zaginionych statków, a może nawet i zagadki trójkąta bermudzkiego.